Dziś zrobiło się nam bardzo konkretnie, więc postaram się Państwu konkretnie opowiedzieć o kilku bulwersujących nas wszystkich ostatnio sprawach. Będzie też o polskich złożach i zasobach naturalnych, tak żeby rozwiać pewne sensacje, które wiele osób wzbudza, a sensacji tu akurat nie ma. No ale zacznijmy od początku. Właśnie trwa przeszukanie w mieszkaniach należących do pana Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przed chwilą kontaktowałem się z warszawskim mieszkaniem pana Mariana Banasia. Właśnie trwają czynności w postaci wynoszenia notatek, dokumentów, zabezpieczenia komputerów, telefonów i wszystkich nośników elektronicznych. Dzieje się to w obecności pana Mariana Banasia. I dzieje się to, jak się wydaje, z pogwałceniem immunitetu, jaki przysługuje prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Czynności prowadzi dosyć specyficzna prokuratura w Białymstoku. Marian Banaś prowadzi swoje życie w Krakowie i w Warszawie. Dlaczego prokuratura w Białymstoku prowadzi to postępowanie? Postaram się Państwu wyjaśnić za moment. I właśnie też przed chwilą dowiedziałem się, że zatrzymano słynnego agenta Tomka. I także to zatrzymanie, decyzja o tym zatrzymaniu została wydana przez prokuraturę w Białymstoku. Bardzo aktywna jest ta prokuratura w Białymstoku. I kilka pytań. Czy aby ta prokuratura w Białymstoku nie jest jedyną prokuraturą w Polsce, która niemalże bezpośrednio jest uzależniona od służb specjalnych? To tylko pytanie. To pytanie do Mariusza Kamińskiego. Dlaczego tylko prokuratura w Białymstoku wykonuje zlecenia, które są bardzo na rękę ministrowi, koordynatorowi czy ministrowi spraw wewnętrznych, jak już teraz można powiedzieć. Jak Państwo wiecie, broniłem Mariana Banasia przed takim medialnym linczem i politycznym linczem, kiedy wszyscy usiłowali go zlinczować, ale cały czas nie twierdzę, że jest aniołkiem. Cały czas dodaję tylko, że zasługuje na solidne zbadanie sprawy i na przeprowadzenie tej sprawy nie w sposób polityczny, żeby o to mieć wynik polityczny i ubitego zwierza, żeby rzucić opinii publicznej kęs w postaci stwierdzenia, patrzcie, jak jesteśmy srodzy wobec swoich. I wtedy, usuwając pana Banasia z kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzić tam pana Dziubę, absolutnie uzależnionego już od służb. Tak to wygląda. I ta prokuratura w Białymstoku, zajmę się tą prokuraturą także chyba bliżej, bo to ciekawa prokuratura. Ciekawe, do czego doprowadzą czynności prowadzone przez prokuraturę w Białymstoku, bo te przeszukania w mieszkaniach w Krakowie, w mieszkaniu córki, w mieszkaniu w Warszawie, w mieszkaniach należących do rodziny Banasiów spowodowane są wyjaśnianiem niejasności w oświadczeniach majątkowych pana Banasia. Ja jeszcze raz powtórzę to, co już Państwu mówiłem. Niejasności w oświadczeniach majątkowych pana Banasia dotyczą 200 tysięcy złotych i rzeźby, którą Marian Banaś za 60 tysięcy kupił od jakiegoś handlarza, który potem okazał się, ten handlarz okazał się jakimś twórcą piramidy finansowej. Ale Marian Banaś kupił rzeźbę, sprzedał rzeźbę, nic na tym nie zarobił, natomiast 200 tysięcy miał po prostu w domu przywiezione jeszcze ze Stanów Zjednoczonych i co roku te 200 tysięcy było niewpisane do oświadczenia majątkowego. To świadczy oczywiście niekryształowym podejściu do oświadczeń majątkowych ze strony Mariana Banasia, ale czy jest to takie przestępstwo, że aż należy o 6 rano wkraczać do niego do mieszkania? O 6 rano do mieszkania prezesa NIK-u? W momencie, kiedy pan Krzysztof Kwiatkowski, piastując funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, miał także zarzuty natury kryminalnej, jakoś nikt nie poważył się na wkroczenie do jego mieszkania. Pan Grodzki, co chwila słyszymy, że ma zarzuty natury łapówkarskiej, jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić przeszukania w mieszkaniu pana Grodzkiego. Pan Gawłowski, który ma już zarzuty natury bardzo kryminalnej, także nie przeżywał jakichś takich specjalnych nalotów, chociaż, przypomnę, był aresztowany.
Nie bronię tutaj pana Banasia, ale chcę podkreślić, że wobec pewnych osób procedury działają błyskawicznie i bezwzględnie, a wobec innych jakoś nie mogą w ogóle działać. Czy tak ma wyglądać polski system prawny? Czy tak Prawo i Sprawiedliwość ma czynić Polskę prawą i sprawiedliwą? Czy w ten sposób możemy wierzyć Prawu i Sprawiedliwości, że nie kieruje się stronniczością? Że to nie działa po to, aby wyrzucić tego Banasia, który jest, jak się okazuje, niezależny, bo te kontrole pokazują, że jest niezależny w tej chwili i niesterowalny, i żeby został tam pan Dziuba, który będzie sterowalny, wisi nad telewizją publiczną widmo kontroli NIK-u. Czy ktoś chce zdążyć przed rozpoczęciem tej kontroli? To tylko pytania. I niekoniecznie musi na nie odpowiadać rzecznik białostockiej prokuratury, ale dobrze by było, żeby ktoś z polityków zabrał głos i wyjaśnił wszelkie wątpliwości w tej sprawie i innych. Jak mówiłem, będzie dzisiaj dosyć konkretnie. Zajmę się teraz tymi wszystkimi sensacjami dotyczącymi. Zacznę od najbardziej kuriozalnych tytułów. Odkrycie nowych złóż miedzi i srebra, pierwsze od 40 lat wielkie odkrycie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to związane jest z firmą Miedzi Koper, należącą do koncernu Lumina, koncernu kanadyjskiego. I teraz po kolei. Jakie odkrycie? Od 1955 roku nasi geolodzy wiedzą, że na głębokości od 1700 do 2500 metrów znajdują się w tamtych rejonach, o których mówi Miedzi Koper, pokłady miedzi, a z pokładem miedzi występują pokłady srebra czasem i złota. To wszystko jest wiadome od dawna. Miedzi Koper ma koncesję poszukiwawczą. Wykonało 20 odwiertów, 19 odwiertów potwierdziło, że istnieje tam złoże. Żeby jeden szyb taki kopalni miedzi postawić, potrzeba 3 miliardów, inwestycji rzędu 3 miliardów złotych. Żeby prowadzić eksploatację, należy to pomnożyć razy kilka. Teraz proszę do tego dodać jeszcze temperaturę 70 stopni, która panuje na takiej głębokości w Polsce. Takie są warunki geologiczne panujące w Polsce. No i niech Miedzi Koper teraz to eksploatuje, prawda? Zaczyna ta sensacyjna informacja wyglądać zupełnie inaczej. Zaczyna wyglądać jak informacja public relation. Informacja służąca do sterowania opiniami i nastrojami po to, żeby coś na kimś wymóc. Przypomnę, że ten polski oddział Miedzi Koper zatrudnia 10 osób, w tym prezesa pana Speczika, byłego prezesa KGHM-u i byłego dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, który obficie dzieli się swoją wiedzą z Kanadyjczykami, i pana na funkcji wiceprezesa, pana Marka Raczkowskiego, byłego wiceministra finansów. No i jeszcze 8 osób. I to jest cała załoga polskiego oddziału Miedzi Koper, należącego do koncernu Lumina kanadyjskiego. Ten koncern znowuż należy do pana, tutaj przytoczę dokładnie, co sprawdziłem. Otóż ten koncern Lumina należy do Rosa J. Beatty. Ross J. Beatty to nazywany jest takim kanadyjskim kulczykiem. Lumina znana jest z tego, że skupuje w momentach, gdy są zniżki cen miedzi na światowych giełdach, skupuje koncesje, a potem te koncesje sprzedaje w momencie, gdy ceny miedzi idą w górę. Lumina, z dostępnych mi informacji wynika, że Lumina nie wykonała nigdzie jeszcze działań operacyjnych w postaci tego, żeby uruchomić kopalnię. A więc jakim cudem naraz Lumina czy jej córka, spółka córka Miedzi Koper ma uruchomić kopalnię w Polsce. Chodzi cały czas o naciski na białe kołnierzyki. No i chodzi o Bytom Odrzański, który ma rzeczywiście
duże znaczenie gospodarcze już teraz może być eksploatowany. I tutaj następuje konflikt z KGHM-em. Miedzi Cooper straszy, Cooper straszy, że sprzeda koncesję Chińczykom. Tak, tylko że koncesję trzeba mieć. Koncesję na miedź trzeba mieć. Żeby w Polsce uzyskać koncesję na eksploatację złoża, to nie można mieć tylko koncesji poszukiwawczej, ale trzeba mieć koncesję wydobywczą i zapłacić podatek miedziowy. Oczywiście Miedzi Cooper prawdopodobnie dąży do tego, żeby oddać Polskę do Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowego i tam wydusić z Polski kilka miliardów złotych, tak żeby ta inwestycja, którą poczynił w Polsce pan Beatty, Ross J. Beatty, mu się opłaciła. Ross J. Beatty podaje, że w Polsce już wydał 300 milionów złotych. Czy tak jest w istocie? Przez ostatnie lata to raczej suma o 10 razy mniejsza. Jak mówię, 10 osób. 10 osób ma uruchomić kopalnię, o której się mówi, że da do budżetu ponad 3 miliardy i zatrudni ponad 800 osób. No, opowiadać można różne rzeczy, ale fakty są niestety takie, jak Państwu mówię. I nie wierzcie Państwo tym, którzy tak teraz podnoszą larum, że polskie kopaliny, polskie złoża w niebezpieczeństwie, bo Miedzi Cooper, jakiś Ross J. Beatty, o którym jeszcze nie słyszeli, o którym właśnie mówię, wyciągnął po nie rękę. On wcale nie zamierza wyciągać ręki po tą miedź, która jest trudna do eksploatacji, jak już powiedziałem, z kilku powodów geologicznych przede wszystkim i technicznych, tylko chce wydusić pieniądze z polskiego państwa. Inna rzecz, że do dziś nie przeprowadzono rzetelnego śledztwa. Dlaczego na najwyższym poziomie notowań miedzi w świecie, w momencie, gdy notowania miedzi w świecie miały najwyższy poziom, KGHM kupił kanadyjską firmę Quadra. Kanadyjską firmę Quadra, która składa się między innymi z koncesji na kopalnię w miejscu, gdzie kopalnia jest niemożliwa z powodów środowiskowych w Kanadzie i gdzie gubernator zabronił absolutnie prowadzić nawet prace badawcze. Indianie się na to nie zgadzają, jest tam wielki konflikt. Sierra Gorda, złoże, które należało do Quadry, które eksploatujemy wspólnie z japońską firmą Sumitomo, dzięki kredytom zaciągniętym też w japońskich bankach, w tej chwili dopiero zaczyna się zerować z punktu widzenia ekonomii KGHM-u. Dopiero w tej chwili, po tylu latach od zakupu Quadry, to bajeczne ponoć złoże zaczyna się dopiero wychodzić na zero. Jest jeszcze kilka kopalni, miniaturowych kopalni w Stanach gdzieś tam, które w ogóle nie mają znaczenia ekonomicznego. I to jest cała Quadra, którą kupiono za niebotyczne pieniądze przy pomocy kancelarii Greenberg & Troilich. I o czym do dziś śledztwa żadnego nie. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda przyznał niedawno profesurę belwederską panu Herbertowi Wirtowi, byłemu prezesowi KGHM-u, który wydał decyzję o zakupie Quadry. To się działo pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u i prawdopodobnie wszystko zmierzało do tego, żeby wypompować ze skarbca KGHM-u 9 miliardów złotych, które tam było na plusie, zadłużyć KGHM, a potem sprzedać KGHM za niecały miliard złotych. Takie były koncepcje, wiem to z kręgów zbliżonych do Janusza Lewandowskiego. Takie były koncepcje, żeby od 800 do miliarda ustalić cenę KGHM-u i sprzedać wszystkie akcje i tym samym przestać sobie zawracać głowę największym w Europie Środkowej na pewno, a w świecie bardzo liczącym się graczem na rynku miedzi. Także ci z Państwa, którzy uważają, że Platforma jest alternatywą dla rządów obecnych, no to niech to wezmą sobie do serca. Gdyby trwała dłużej władza Platformy i PZL-u, nie byłoby już LOT-u, nie byłoby już KGHM-u, może sprzedaliby Orlen i ciekawe, czym dysponowałoby państwo polskie, poza rękami do pracy. To warto o tym wszystkim naprawdę gruntownie pomyśleć, zanim podejmie się jakieś decyzje, zanim zacznie się opowiadać obiegowe opinie. Ja tu wcale nie bronię Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież podkreślam, że przez 4 lata rządów nikt nie zajął się raportem NIK-u na temat zakupu Quadry. Raportem, który ukazuje skandaliczne zaniedbania, korupcję, działanie na szkodę interesów KGHM-u. Dlaczego nikt nigdy nie zajął się raportem Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie? Przecież nie było tam wtedy Banasia,
i można było to po prostu przesłać do prokuratury. Dlaczego nikt nie odpowiedział za tak gigantyczne marnotrawstwo kilkunastu miliardów złotych? Przypomnę, że wtedy na koncie KGHM-u było około 9 miliardów na plusie. Dziś na koncie KGHM-u jest około 9 miliardów, ale na minusie. Gdzie się podziało 18 do 20 nawet miliardów złotych? W przedsiębiorstwie, które jest kurą znoszącą złote jaja i powinno przynosić nieustanne zyski. KGHM. Warto się tym bliżej interesować, bo to nasze wspólne dobro. Choć udział akcji Skarbu Państwa jest coraz mniejszy, o dziwo. A coraz więcej tam jest korporacji międzynarodowych. Czekam, aż tam BlackRock się ujawni, bo na razie przez podstawione firmy kupuje akcje. A pan Speczik, gdyby jeszcze tak bardzo chciał rezonować, bo taki jest ostatnio ekspercki, to pragnę przypomnieć, że popisał się przy Kongo i przy inwestycji KGHM-u w Kongo, która była całkowitą stratą. Tam wtedy blisko współpracował niejaki pan Krzysztof Pochrzęst, znany nam z akt Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, Uniwersalu i kilku innych spraw. Panie Speczik, co pana łączy z panem Pochrzęstem? Czy łączyło z panem Pochrzęstem? I niech pan powie, jakie sukcesy pan odniósł w Kongo, zanim zacznie pan tutaj mydlić opinii publicznej, opinie i myśli. Co ciekawe, pan Ross J. Beatty, ten kanadyjski kujczyk, także jest profesorem geologii, tak jak pan profesor Speczik. Ci profesorowie geologii, no wieczne kłopoty z nimi, jak się okazuje. Taka ciekawostka, którą chcę państwu dzisiaj złośliwie opowiedzieć. Otóż mamy rok 2009 i Donald Tusk chce spotkać się z Władimirem Putinem. No, zakulisowa dyplomacja, okazuje się, że mogą się spotkać w 2009 roku w Davos, na szczycie w Davos, ale jest jeden warunek, że wtedy Tusk musi znaleźć 5 minut dla niejakiego Wagita Alekpierowa, szefa Łukoilu. W tym czasie Łukoil ma 132 stacje benzynowe w Polsce. O co chodzi? Chodzi o to, że Wagit Alekpierow chce zapewnić infrastrukturę dostaw taniej ropy naftowej do stacji Łukoilu w Polsce. Rzeczywiście, w Davos dochodzi do spotkania pomiędzy Tuskiem i Putinem. Putin mówi o tej sprawie, Tusk mówi, dobrze, jak nie będzie przeszkód, to zrobimy. Potem Alekpierow rozmawia z Tuskiem i Tusk mówi, dobrze, załatwimy tę sprawę. Sprawa ma być załatwiona poprzez takie nabrzeże portu w Gdańsku. To nabrzeże się nazywa... Mogielnik, bo to był takie miejsce, gdzie składowano różne odpady. A więc ten Mogielnik portu gdańskiego ma być wykorzystany przez Łukoil jako port przeładunkowy taniej ropy do stacji Łukoilu. Ale Alekpierow jest zachwycony. Sprawa wydaje się być załatwiona. Putin z Tuskiem poklepują się po plecach. Tusk wraca do Polski i wtedy oficerowie ABW mówią, no tak, no ale przecież to będzie uderzało w strategiczne interesy naszego państwa. Będziemy mieć eksterytorialne nabrzeże w porcie gdańskim, no i tanią ropę w Łukoilu, która wykończy Orlen i Lotos. No i Tusk z właściwą sobie dezynwolturą macha ręką i zapomina o tym. I tu jest całe clue. Dziś Donald Tusk wiele miejsca poświęca tajnikom dyplomacji. Napisał całą książkę mówiącą o tym, jakim to był wspaniałym dyplomatą. Tymczasem dał słowo prezydentowi Rosji i nawet nie odpisał. Nawet nie wysłał umyślnego z informacją, że jednak Polska się na to nie zgadza. Po prostu w ogóle nie odpowiedział, nie podjął sprawy. Mówiąc językiem młodzieżowym, olał sprawę. No, jak miał zareagować Putin, no, to sobie można wyobrazić. Ale tak właśnie w 2009 roku polepszał atmosferę między Rosją a Polską Donald Tusk. Poklepywanie na molo, rozmowy, a potem no, tak spełniał swoje zobowiązania. Ja nie mówię o tym, żeby sprzyjać Rosji,
Ale każdego partnera należy traktować poważnie. A jeżeli to jest prezydent Rosji, Władimir Putin, którego możemy nie lubić, uważać za totalitarystę i mordercę, ja zresztą uważam go za po prostu pułkownika KGB, który w Polsce szkodzi, ale działa w zgodzie z interesem kompleksu zbrojeniowo-siłowego rosyjskiego. No, jeżeli tak się traktuje tego człowieka, no to potem trudno myśleć o tym, że on będzie miał do nas jakieś lepsze odczucia, czy w ogóle propozycje. Ale mówię to w kontekście tych uwag Donalda Tuska o tajnikach dyplomacji. No rzeczywiście po Davos w 2009 roku można uznać Tuska za mistrza tajnej dyplomacji. Oczywiście Alek Pierow już Polski nienawidzi także, ale nie chodzi o to, żeby tutaj działać zgodnie z interesem Łukoila i 132 stacji, które wtedy posiadał Łukoil, tylko nawet gdyby premier Burkina Faso rozmawiał i uzyskał słowo polskiego premiera, to potem należy się wyjaśnienie. Nie spełnimy tej obietnicy, ponieważ ważne względy obronnościowe, strategiczne stoją temu naprzeciw. Wysyłamy taką depeszę chociażby. I tyle. No, odmawiamy, ale w sposób grzeczny. Tymczasem Tusk po prostu to wszystko olał, poszedł grać w piłkę. Taki to jest polityk. Odnośnie Rosji mamy jeszcze nową historię, a mianowicie już dziś wiemy, dzięki Międzynarodowej Grupie Dziennikarzy, czy może Międzynarodowej Grupie Służb, która przybrała po prostu kryptonim Grupa Dziennikarzy, raczej chyba to drugie jest pewniejsze, że w Polsce przebywał rosyjski morderca. W sierpniu przebywał rosyjski morderca, który potem zabił w Berlinie czeczeńskiego oficera. Oficera, który był jednym z dowódców w czasie II wojny czeczeńskiej, kiedy Rosjanie masakrowali Czeczenię. W sierpniu ten morderca rosyjski, posługujący się dokumentami na nazwisko Wadim Sokołow, był w Warszawie, korzystał turystycznie z Warszawy, potem wyjechał do Berlina, popełnił morderstwo, wrócił przez Warszawę do Rosji i zniknął. Naprawdę nazywa się Wadim Krasikow, nazwisko legendowe Wadim Sokołow. Wadim jest ważne. Dlaczego ważne w służbach? Ponieważ my instynktownie reagujemy na imię. Więc jeżeli nawet tworzymy nazwiska legendowe, to dobrze, żeby to nazwisko legendowe miało imię, do którego się przyzwyczailiśmy. Ale to tylko taka uwaga z kuchni tajnych służb. To ciekawe, prawda, że Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarskie, Palinkforst, wyśledziło tego Krasikowa Sokołowa, że był w Warszawie, co robił w Warszawie, gdzie mieszkał w Warszawie, w hotelu Forum, bywał w Łazienkach, bywał w Wilanowie i potem wyjechał prawdopodobnie pociągiem do Berlina i tam zabił Czeczena i wrócił. Nie wnikam już w kulisy wycieku tej informacji, ale to pokazuje, że Rosjanie nigdy nie zrezygnowali ze skutecznej broni tajnych służb, skrytobójstwa. Skrytobójstwa, poza szantażem, poza naciskami, poza przekupstwem, skrytobójstwo leży w arsenale tajnych służb. Nikt się nigdy do tego nie przyzna, ale większość służb dużych krajów po prostu tą metodę stosuje. A teraz wracamy na chwilę do kraju i do firmy Alphabet. Firma Alphabet, nominalnie własność bardzo prostych braci C z Mszany Dolnej, zajmująca się hazardem, zajmująca się przeróżnymi innymi rzeczami. Oczywiście zgodnie z prawem. Firma Alphabet teraz zagościła w Krakowie, przejmuje właśnie pałacyk naprzeciwko dworca głównego, gdzie chce uruchomić chyba kasyno. I ta firma Alphabet jest dziwnie związana z panem Jarosławem Gowinem. No i to takie pytanie, panie Jarosławie, czy czasem firma Alphabet nie sponsorowała panu kampanii wyborczej? Oczywiście żadnych dowodów i żadnych pomówień nie można w tej sprawie kierować, ale no takie proste pytanie. Panie wicepremierze, panie promotorze różnych dziwnych postaci, takich jak Andrzej Gut-Mostowy, jeden z najbogatszych posłów w polskim parlamencie, znany z działalności pod Peweksami w Zakopanem.
człowiek o bardzo dziwnych koneksjach, który przez kilkanaście lat był gorliwym posłem Platformy Obywatelskiej, pluł na Prawo i Sprawiedliwość, teraz jest wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Gut-Mostowy. Czy może pan Andrzej też ma jakiś związek z LVB? Przyjrzyjcie się państwo tak we własnych śledztwach internetowych nawet, korzystając z białego wywiadu, co to jest firma LVB i z kim ona współpracuje. I jakie może mieć związki, a ma, z panem Jarosławem Gowinem. Może nawet jakieś zdjęcia się znajdą. Poszukajcie państwo. No i teraz a propos tych takich hura optymistycznych informacji o budżecie zrównoważonym, pierwszym budżecie zrównoważonym. No, chcę powiedzieć, że w grudniu zeszłego roku dochody z VAT-u spadły o 18%. A w stosunku do planu dochody budżetu były mniejsze o ponad 2 200 milionów złotych. Spada skuteczność służb skarbowych. Szykuje się nawet dymisja szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Czy to nie jest związane z odejściem Mariana Banasia stamtąd czasem? A inne pytanie, to już do rządzących na najwyższym szczeblu. Po co Marian Banaś został ministrem finansów na krótki okres i co wtedy zrobił? Że potem nagrodzono go funkcją szefa Najwyższej Izby Kontroli. I dlaczego później chciano go z tej funkcji natychmiast wyrzucić? Te pytania nie mogą pozostać bez odpowiedzi. I przynajmniej ja będę je drążył. Odpowiedź na te pytania. Czy to się podoba rządzącym z panem Kaczyńskim na czele, czy nie? To ja będę to robił. Oczywiście, no wiem, że sobie napytam biedy, ale cóż, no. Obywatele muszą dostawać rzetelną informację o stanie państwa i o różnych zakulisowych machinacjach. Także o tym, że pewnych oligarchów uznaje się za swoich i umarza się im różne rzeczy, a innych oligarchów uważa się za nieswoich. A ja bym chciał żyć w kraju demokratycznym, w którym nie ma oligarchów po prostu, tylko są ludzie bardziej zamożni, mniej zamożni, ale równi wobec prawa. Tyle mówimy o sędziach, tyle mówimy o tej zmowie sędziowskiej, rzeczywiście o skandalicznych wyrokach, o tym, że należy natychmiast zreformować polski wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, czy na modłę Prawa i Sprawiedliwości, być może inaczej, ale trzeba to zmienić, bo poczucie niesprawiedliwości płynące z polskich sądów jest już dojmujące. To trzeba zmienić, ale prawo wobec tłustych bąków ma w ogóle nie działać? Albo zaczniecie mówić o tym i pisać w uzależnionych od siebie gazetach i w TVP o interesach oligarchów, polskich oligarchów, którzy rzekomo sprzyjają PiS-owi i dlatego PiS ich oszczędza, albo ja będę to ujawniał. I innego trzeciego wyjścia nie ma. No trzecie wyjście jest tylko takie, że Gadowski przestanie istnieć. Dopóki będzie istniał w przestrzeni publicznej i w życiu, to będzie grzebał. To smutna informacja pewnie dla niektórych rządzących, ale myślę, że dobra dla Polaków. Taka warszawska ciekawostka. Otóż przez kilkadziesiąt lat nie można było doprowadzić do rozbiórki słynnego motelu Czarny Kot w Warszawie. Motelu powiązanego ani chybi z jakimś półświadkiem kryminalnym. Zresztą kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który ujawniał mi kulisy tych powiązań. Jakieś mordercze kobiety się tam znalazły. Przynajmniej w tej opowieści tak to mi przedstawiono. No i wreszcie dowiaduję się, oto proszę państwa, Czarny Kot został uznany za samowolę budowlaną i jest burzony. Och, wreszcie jakiś sukces. Praworządności w walce z samowolą. Oby więcej takich przykładów. Czarny Kot przestaje istnieć w Warszawie. Ten Gargamel architektoniczny. I z takich mniej już ważnych informacji, ale równie poruszających czasem. Otóż Dominikanin Górzyński wyjeżdża z Polski. Ależ nam żal. Odmówimy kilka modlitw za powodzenie pana Górzyńskiego w Niderlandach. Tam będzie się czuł jak wśród swoich, bo w Polsce w tym katolicyzmie nie można wytrzymać. A z drugiej strony też Dominikanin, ojciec Szóstak w swoim popularnym vlogu
poparł pana Szymona Hołownię. No i co? No i wspaniale, ale gdyby normalny ksiądz, katolicki ksiądz, publicznie poparł na YouTubie albo na Twitterze jakiegoś kandydata, ale by było krzyku o mieszaniu się kleru w sprawy polityczne, ale jak kler ma postępowe poglądy, jak kapłan otwartego kościoła Kazimierz Sowa, albo paru jeszcze innych, o których nawet szkoda wspominać, czy właśnie ojciec Szóstak, no to wtedy ależ zachwyt, ojciec Szóstak poparł Hołownię. Potem zaczął się z tego wycofywać, no ale to pokazuje, że media, kamera bardzo szkodzi duchownym, bo ta pokora ulatuje wraz z bąbelkami z głowy i coś innego wchodzi na to miejsce, co nie pochodzi już od naszego mistrza. No, proszę Państwa, na ekrany polskich kin wszedł wiekopomny film wyprodukowany przy udziale misyjnych pieniędzy telewizji publicznej, film Zenek. Wspaniała rzecz na pewno. I sądzę, że jest to kolejna odsłona słynnej polskiej szkoły kina moralnego niepokoju. Na poziomie Jacka Kurskiego, moralnego niepokoju. Jacek Kurski zresztą chyba jest szczęśliwy, bo właśnie parlament uchwalił znów 2 miliardy dla TVP. Sukces, to człowiek sukcesu. Za 2 miliardy z publicznych pieniędzy no, można bardzo wiele sukcesów odnieść i być dobrym wujkiem dla bardzo wielu. Czekam na tą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w telewizji publicznej. 2 miliardy publicznych środków warto skontrolować. Misja trwa. No, 2 miliardy zostały okraszone słynnym palcem pewnej posłanki. Rozpętała się straszliwa burza. Rozumiem, że jak pan Frasyniuk używał słów nieparlamentarnych, no to był inteligentnym moralizatorem, a jak pani posłanka machnęła palcem, no to jest strasznie sprośna, wulgarna i obniża poziom debaty publicznej. Jakby ten poziom debaty publicznej w Polsce rzeczywiście poszybował w niebiosa i w tych niebiesiech ubogacał nas nieustannie swoimi argumentami i myślowymi konstruktami. No przecież polskie życie publiczne jest na tak wielkim poziomie. Czołowi moraliści natychmiast się oburzyli w postaci pana Owsiaka, który wypier do nieba panią profesor Pawłowicz i jeszcze wygrał proces, bo okazało się, że wypier do nieba, to znaczy, że proszę się tam przenieść i to jest inne określenie tego procesu fizycznego. No nie chcę już po prostu się tu rozzłośliwiać, ale rzeczywiście poziom debaty publicznej jest ogromny. Nadają mu ton właśnie panowie Owsiaki, Sekielskie. Ponoć pan Sekielski dostał teraz materiały z 4 Departamentu Krakowskiej SB, a tam opowieść o pewnym hierarchze, który został złapany jeszcze jako wikary na pedofilii chłopięcej i potem przez długie lata prowadzony, aż doszedł do wysokich godności, a cały czas prowadzony. No, stara dobra szkoła, bezpieka jeszcze ma papiery, a Sekielski wszystko sfilmuje. No właśnie mamy teraz informację, że teraz doszła informacja, jeszcze nie sprawdzona, ale podaję ją Państwu już od razu. Pewnie do wieczora, jak zostanie opublikowany komentarz, to już będziemy wiedzieć, że zatrzymany został syn pana Mariana Banasia, Jakub Banaś. No ciekawe, tej sprawie przyglądam się od dłuższego czasu. Niektórzy z Państwa zarzucają mi, że jestem jakimś w ogóle tajną bronią Banasia i w ogóle fumflem straszliwym i tak dalej, a ja po prostu staram się obiektywnie na to spoglądać. Mogę wskazać w tym rządzie ludzi, którzy popełniają większe przestępstwa niż Marian Banaś, a wobec których nie toczą się nawet postępowania przygotowawcze. Co nie znaczy, że nie należy rozliczać Mariana Banasia za to, że tam nieprecyzyjnie wypełnia oświadczenia majątkowe, czy coś tam ma na sumieniu. No to on ma na sumieniu, o czym Państwu już mówiłem, co ujawniałem. Jeszcze ciekawostka. Otóż w Polsce ciągle w aptekach, porządnych aptekach, wykonuje się leki. Lekarze przepisują takie leki, które wykonywane są w aptekach. I środki
do tego, co się tak fachowo nazywa fasowaniem leków, dostarczają tylko dwie firmy. Jakby nie było, tak zawsze te środki hurtowe do wytwarzania własnych leków przez apteki dostarczają dwie firmy. Nikt tam nie może wejść. Jaka jest tajemnica monopolu tych dwóch firm na rynku fasowania leków? No, trzeba się będzie temu przyglądać, ale już Państwu sygnalizuję, że taka historia istnieje i to jest bardzo ciekawe, a ja sam byłem bardzo zdziwiony, jak o tym usłyszałem. O tym fasowaniu leków i o substancjach hurtowych, które tylko dwie firmy mogą dostarczać do aptek. Żadna inna nie może wejść, nawet jak ma lepsze substancje. I na koniec elektrownia Ostrołęka, wpakowano tam na mocy decyzji pana Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii, byłego ministerstwa energii, który już nie istnieje, wpakowano 1 mld złotych w elektrownię Ostrołęka. Ona ciągle nie działa, a w tej chwili następuje przeprojektowywanie i jakaś zmiana koncepcji, czyli z elektrowni węglowej, dużej elektrowni węglowej ma się stać elektrownią gazową, co oczywiście zwiększy uzależnienie od gazu, rosyjskiego gazu przecież, w Polsce. Pan Tchórzewski już nie jest ministrem, Ministerstwo Energii już nie istnieje, za to brat pana Tchórzewskiego nadal sprowadza węgiel z Rosji. No i tutaj mamy wyjaśnienie chyba tego rebusu. I plotki z Polskiej Grupy Energetycznej. Opowiadałem państwu o tej grupie energetycznej szeroko przez kilka komentarzy. Otóż nieoficjalnie dowiedziałem się, że kończy się czas Henryka Baranowskiego jako prezesa Polskiej Grupy Energetycznej i trwa zaciekła bitwa o to, kto będzie kolejnym prezesem, będzie mógł rozdawać frukty. Zwarły się tam różne frakcje, wyciągane są kompromaty, fruwają w powietrzu przeróżne informacje, szczuci są i przekupywani dziennikarze, a więc ukażą się zapewne niedługo jakieś niezwykle ciekawe informacje. Pan Heniu Baranowski, pan Henryk Baranowski odchodzi. No i trwa walka o schedę, rozdrapywanie Polskiej Grupy Energetycznej. A offshore'u na Bałtyku jak nie było, tak nie ma. Kółczykostwo tam buduje, a PGE pewnie będzie musiało kupić kółczykostwo, znowu nanieść do kiesy łatwo zarobionych pieniędzy. No ale tak to już w naszym kraju jest. Niezależnie od tego, kto rządzi, kółczykostwo zawsze dostaje pieniądze z państwowej kiesy. Zapraszam na stronę www.gadowskiewitold.pl i zapraszam do księgarenki, gdzie nowe książki. Polecam książkę o świętym Szarbelu, do którego mam specjalne nabożeństwo, jak Państwo widzicie. I książka o świętym Szarbelu już tam jest. Tych reklam ostatnio za dużo już miałem, więc teraz już się ograniczę. Dobrego tygodnia. Niech los i dobry Pan Bóg Wam sprzyjają. أم وين أم وين قل مالبوم وين قل قاديفك داعش وان آفيت قصر قدان أو جروفرك شو دبابي صاروخك آفيت السيري ذا هم وخ أوج أو بيشت